Dzień dobry. Dzisiaj jeden z pewniaków maturalnych, zwróćcie uwagę zwłaszcza na pierwsze zadanie, które na Was przygotowałam. Ono się pojawia niezwykle często w materiałach odnośnie nowej matury. No to zaczynamy. Jest to zadanie z arkusza próbnego, pierwszego, który CKE opublikowało. Wstawiam Wam linka w opisie, żebyście mogli w tym momencie wydrukować sobie tą mapę, tak? Jeśli chcecie uczciwie się sprawdzić i zobaczyć, o czym ja mówię, proszę sobie wydrukować tą mapę i spróbować zadanie zrobić. Turysta rozpoczął pieszą wycieczkę w miejscu położonym na rozwidleniu dróg koło schroniska Kamieńczyk. Jej trasa przebiegała szlakiem czerwonym i żółtym do schroniska pod Łapskim Szczytem. My robiliśmy już inne zadanie z tego zestawu zadań. Wiemy, że turysta szedł szlakiem czerwonym, przeszedł na szlak żółty i poszedł do schroniska. Jeszcze raz Wam to wrysowuję. Polecenie mówi tak. Odczytaj z mapy, jaką wysokość pokonał turysta podczas podejść i zejść i oblicz czas trwania wycieczki. I na dole mamy, zobaczcie, zdania do uzupełnienia. Wyżej są wszystkie warunki tych zejść, podejść i zejść. Proszę, zapoznajcie się z nimi. A ja zaczynam tłumaczyć. No dobra, pierwsza rzecz to muszę popatrzeć na wysokości, na poziomice. Zaczynam od popatrzenia na mapie, w jaki sposób one są opisane. Macie dwa rodzaje, dwa sposoby na ogół umiejscawiania tych poziomic na mapie. Albo tak jak tu w legendzie będzie się znajdować informacja, poziomice poprowadzone co 20 metrów, czyli jedna kreska brązowa to jest 20 metrów, a czasem pod legendą mapy jest taki słowny dopis, cięcie poziomicowe 20 metrów, cięcie poziomicowe 50 metrów, to będzie oznaczać właśnie co ile idzie jedna poziomica. No i zaczynam od ustalenia tej wysokości. Popatrzcie, robię przybliżenie nam do miejsca rozpoczęcia, czyli do schroniska Kamieńczyk. No i zaznaczam sobie schronisko. Zobaczcie, bardzo tu są wyraźne, piękne te poziomice. Ja sobie tu przedłużam wysokość, na której leży schronisko, żeby dokładnie pokazać Wam, jak ją odczytuję. Popatrzcie, schronisko znajduje się między grubą 800 a grubą 900. Wiem zatem, że teren rośnie na południe. Zatem ta gruba ma 800, następna poziomica ma 820, zatem schronisko jest gdzieś tu w połowie, więc oszacowałabym je na 830 metrów nad poziomem morza. Drugą rzecz, to jest pierwszy punkt, do którego turysta sobie zmierza i on z tego miejsca idzie do Czarciej Ambony, której wysokość podano Wam w tekście, że Czarcia Ambona jest położona na 1495 metrów. Czyli on cały czas wspina się nam tutaj do góry, do góry, do góry, do Czarciej Ambony. I teraz popatrzcie, co zrobiłam. 1495 minus 830 to jest 665 metrów. Tyle pokonał do góry. Ale w trakcie tutaj tej trasy, muszę zmazać, żebyście widzieli, w trakcie tej trasy jest taki jeden moment, który troszkę mnie tu zaniepokoił, to jest ten moment, bo cały czas idę do góry, do góry, do góry, aż do tego momentu, gdzie mam mokrą przełęcz. No, przełęcz charakteryzuje się tym, że jest troszkę niżej, więc popatrzcie, mamy tu dwie poziomice, jedna poziomica to jest 40, to 20, przepraszam, więc turysta musi zejść w dół do przełęczy i w górę, więc ja oszacowałam, to tak się tutaj nie da co do metra, że podczas jeszcze zejścia do tej mokrej przełęczy jeszcze nadrobił 40 metrów, 20 wchodząc w dół i 20 wchodząc w górę. No dobra, skończyliśmy na Czarciej Ambonie, no i dalej już z tej Ambony idzie do schroniska pod Łapskim Szczytem. Znowu Wam powiększam tą mapę. Jadę sobie tu schronisko, tu mam 1200, schodzę w dół, co 20, tak? Czyli tu mam 1180, 1160 i oszacowałam właśnie, że schronisko, tu idzie ta poziomica, przechodzi ta poziomica 1160 przez schronisko. Czyli z Ambony, przypominam, skończyliśmy,
Ambona 1495 do schroniska 1160 pokonuje 335 metrów. No okej, okay, teraz to wszystko dodaję, zobaczcie, czyli tak, najpierw policzyłam ile ze schroniska do Ambony, 600, potem policzyłam, że jeszcze była tam ta przełęcz po drodze, która mu wydłużyła te przejście, góra-dół i jeszcze mam to 335, te trzy wartości dodałam, wyszło mi 1040 metrów bez poziomów morza, pamiętajcie, przewyższeń. No i teraz już mogę odpowiedzieć na pytanie 1. Wysokość pokonana przez turystę podczas wszystkich podejść i zejść wynosiła łącznie, no jestem najbliżej tej odpowiedzi, 1050 metrów, więc ją wybieram. No i teraz druga część tego zadania, jedziemy z tym czasem. No i tak, miałam tu sobie informację, że trasa wycieczki wynosi 10 km, a kilometr turysta 10 km, pieszy turysta po nienachylonym terenie idzie 4 km. Więc gdyby to był teren prosty, to 10 km dzielę na 4, w 2,5 godziny by przeszedł, gdyby to był teren prosty. No i teraz doliczam to wydłużenie czasu, czyli tak, 1040 metrów, każde 100 metrów wydłuża o 10 minut, więc mnożę razy 10 minut i dzielę razy te 100 metrów, i wyszło mi 104 minuty, jeszcze dłużej mu zajmie przez wejścia i zejścia. 104 minuty to jest godzina i 44 minuty. I na końcu jest jeszcze informacja, że on jeszcze odpoczął, więc jeszcze muszę uwzględnić odpoczynek. I teraz zobaczcie, musiałam ile przeszedł normalnie w 2.30, ile przeszedł te przewyższenia, godzina 44 mi wyszło i ile odpoczywał 45. Jak to wszystko dodałam, wyszło mi 4,59 w przybliżeniu, zapisuję, jest to 5 godzin, bo taki chcieli wynik w godzinach. Matko Święta, to wszystko za 2 punkty. Wiecie, jak to wygląda, że większość uczniów poddaje się w tym zadaniu, strzela tylko odpowiedź i leci dalej. Popatrzcie, ile czynności ja musiałam wykonać i ja nie zrobiłam tego zadania w minutę. Musiałam też wziąć mapę, popatrzeć, obczaić sobie te poziomice. No, jeśli Wam starczy czasu, to nie jest to zadanie bardzo trudne, ale jest czasochłonne, więc sobie pomalutku odczytujcie te poziomice, zapisujcie i dodawajcie czas tych przejść. No, jestem bardzo ciekawa, czy takie zadanie będzie. Zadanie 7, teraz już polećmy trochę krótsze. Na mapie przedstawiono przebieg ujściowego odcinka Wisły w XIII i XIV wieku. Na reliefie przedstawiono współczesne główne ujście Wisły. No, powiedziałabym znowu, że taki relief jest pewniakiem maturalnym, pojawia się tak często. Uzasadnij, że przedstawiony na reliefie współczesny kształt głównego ujścia Wisły jest efektem działalności człowieka, jak i procesu przyrodniczego. Co byście napisali? Jak uczyłam Was o krajobrazach, to dawałam taki przykład krajobrazu naturalnego i krajobrazu przekształconego przez człowieka. I używałam tam takiego terminu, który radzę sobie zapamiętać, że w krajobrazie, gdzie mamy człowieka, na tym zdjęciu drugim, mamy bardzo widoczne linie proste. Popatrzcie, w naturze one się zdarzają, no nie powiem może, że wcale, niezwykle rzadko, niezwykle. Ani jezioro, ani rzeka nie ma linii prostej. Może tam w górnym odcinku przez chwilę, patrząc na mapę, ale to nie jest linia prosta. Ani nigdy w naturze las się nie kończy prościutko, tylko człowiek to spowodował, więc nie ma linii prostych. A jak jest człowiek, to one są. I właśnie na tym reliefie, na tym bym się skupiła. Widać tą działalność człowieka, że on uformował to koryto i zmienił w linię prostą. I jak to jest napisane, współczesne ujście Wisły jest sztucznym przekopem, o czym świadczy regularny przebieg i prosta linia brzegowa. Okej, okay, ale tu był jeszcze druga część, proces przyrodniczy. I mamy ujściowy odcinek, w którym rzeka będzie nanosiła osady. I napisali tak. Wisła nadal akumuluje materiał, o czym świadczą aluwia nagromadzone po obu stronach ujścia. Gdybyście to innymi słowami,
napisali o osadach pozostawionych przez rzekę, byłoby też w porządku, aczkolwiek te aluwia rzeczne, aluwialne procesy, zobaczcie, jeszcze Wam przypominam tą definicję, osady powstające w procesie akumulacji na skutek działalności wód płynących. Wszystko, co aluwialne, fluwialne czasem się mówi, będzie związane z działalnością rzeki. Jak najbardziej używajcie tego słownictwa. I zadanie 38. Na mapie przedstawiono zróżnicowanie lesistości według państw świata. Kraje wymienione w tabeli znajdują się w pierwszej dziesiątce krajów o największym udziale w pozyskiwaniu drewna na świecie. Na podstawie mapy informacji podanych w tabeli uzasadnij, jakie zagrożenie dla środowiska, lokalne, regionalne lub globalne, może wynikać z dużego pozyskiwania w podanych poniżej państwach. Jakie zagrożenia dla środowiska? No to spróbuj odpowiedzieć. Podkreśliłam celowo to słowo, bo popatrzcie, nie pojawiło się tu dla jakiego środowiska. Nie jest podkreślane, że tylko dla przyrody. Można pisać różne tutaj odpowiedzi. Lokalne piszą i globalne, więc w takie malutkie skutki, ale i dla całego świata. I teraz z jednej strony wybrali różne kraje, które pozyskują bardzo dużo drewna. W tym mamy te Indie, co mają 9,5% pozyskiwania na świecie, Brazylia 6,9%, Etiopia i Nigeria 3,2%. Wszyscy mają dużo. No i teraz ja bym do tego zadania podeszła tak. Skoro to ma być uzasadnienie, jakie zagrożenie dla środowiska wynika z tego, że wycinamy drzewa. Czyli zobaczcie, to zadanie dotyczy niczego innego jak skutków deforestacji. Jest to temat też bardzo często powtarzany. No to zanim przejdę do konkretnych krajów, to przypomnę Wam taką tabelę, ona sobie tu wjeżdża, czytajcie. Z lewej strony mamy przyczyny wylesiania Amazonii. To nie jest ważne, że to jest Amazonia. Chcę na tym przykładzie Wam pokazać, że wylesianie, że musicie mieć bazę pewnych tutaj przyczyn, dlaczego wycinamy, i skutki. Skutki, i teraz jeśli byście umieli wymienić dużo skutków, co się dzieje, jak wycinam las, to można sobie mądrze je poukładać. Gdzie mogę napisać, że giną gatunki roślin i zwierząt, a gdzie mogę napisać, że jest niszczona gleba, bo na przykład ukształtowanie terenu tego kraju będzie na to wpływać, że gleba będzie niszczona. W którym kraju ta wycinka drzew spowoduje to, że ma mniej tlenu na świecie, czyli będzie miała na to poziom tlenu i pochłaniania dwutlenku węgla taki największy wpływ. No i dobrze, jedziemy. Czyli Indie i Chiny, które mają ukształtowanie terenu wyżynne, górzyste, no to tutaj właśnie skupiono się na glebie. Co się stanie, jak wycinam tu lasy? No to powstają osuwiska. Zagrożenie jest erozji gleb. Jakie te gleby są w kontekście wylesiania bardzo ważne. Znowu o erozji gleb piszą. Kraje te mają duży udział gór i wyżyn i wylesianie takich obszarów będzie sprzyjało ruchom masowym. Teraz Brazylia. W Brazylii, chociaż tam procentowo, zobaczcie, to jest 6 w skali świata, to z tych krajów wiemy, że to wylesianie będzie największe. Największa to będzie wycinka. No i teraz, skoro tak dużo lasów, to trzeba o tej skali globalnej, czyli mniej tlenu, zagrożenie w obiegu wody, zagrożenie gatunkom roślin i zwierząt. No i teraz Etiopia, Nigeria, kraje suche. I co w krajach suchych będzie zagrażać? Pogłębia suszę i deficyt wody, tak? Czyli kiedy pozbędziemy się drzew i korzeń roślin. Wylesianie w suchym klimacie sprzyja spadkowi plonów w rolnictwie i zagraża klęską głodu dla tych krajów. No i wylesianie pogłębia degradację i erozję gleby. Proszę bardzo, mogło się pojawić nawet 2 razy. Dziękuję za uwagę.